your money, I'ma end up in the ground. In the phone now, I don't want your hold, don't want your baggage like a rose. Każda wizyta na Estadio Santiago Bernabeu to piłkarska uczta i mam nadzieję, że dzisiejszy mecz właśnie taki będzie. Dzisiejszy mecz komentować będą dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Dziś kolejny mecz i kolejni rywale w tym sezonie zmagań Division Rivals. Ekipa Rebels. Niesamowicie to zrobił, spójrzmy! Co za interwencja! Wspaniała reakcja, odruchowa obrona, naprawdę klasa światowa. Wilson. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. I mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Ależ piękne wejście w mecz. Oby tak dalej. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Dobrze teraz odczytał intencje, przejął piłkę. Sędzia stosuje przywilej korzyści. I bardzo słusznie. Aj, teraz strata. Obrońca dobrze to przerywa. Ależ pechowe podanie i strata. Bardi. Dobrze, wygrał to starcie. Oddają piłkę rywalom. Ładnie pomyślane. Dobre to prostopadłe podanie. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Nieustannie nękali rywali i odebrali im piłkę, zanim zdążyli z nią wyjść z własnej połowy. Patrick Bamford. Fred. Obrońca na posterunku. Bale. Oddali piłkę. Vardy. Przejmuje piłkę na własnej połowie. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Pięknie to zrobił. Wymarzona okazja. Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No ale od tego właśnie są obrońcy. Jest groźnie, może strzelać. Ale obrońcy stanęli na wysokości zadania i wyjaśnili sytuację. Rebels i utrata piłki. Patrick Bamford. Ach, teraz znakomity przechwyt. Pięknie go dostrzegł. Nic z tego nie wyszło. Trzeba spróbować inaczej. Wilson. Dobre podanie, minęło linię obrony. Musi to trafić. Gol! Mamy remis. Sprawa rozstrzygnięcia jest nadal otwarta. Jest remis. Czekamy na rozwój wypadków. Goal for the visitors. Number 20. Gareth Bale. Przejmują podanie w środku pola. Można budować swoją akcję. Wilson. Gareth Bale. Ach, nie... Troszkę się pospieszył z tym wyjściem. Szkoda. Była świetna sytuacja do zdobycia gola, ale jest spalony. No i strata.
Vardy przesuwa się z piłką. Mané. Wilfried Zaha. A teraz Gerrard. Patrick Bamford. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Dobrze odczytał intencje rywala. Tracą teraz piłkę. Gerrard. Fred. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Grę wznowią rywale. Sędzia odgwizdał spalonego. Vardy. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Przeciwnicy przejęli. Wilson. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Tak! Proszę Państwa, bramka! I obejmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Dużo celnych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. Nathan Ake. Walker. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Odważnie wyszedł do tej piłki bramkarz i uprzedził napastnika. Bardzo dobre zachowanie. 2-1. I wznowili grę od środka. Przypomnijmy, że gracze Foxes wchodzą w tę drugą połowę z korzystnym wynikiem. Gomez. Fred. Patrick Bamford. Vardy. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Świetnie to zrobił! Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę! Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Wynik 3-1 nie daje gwarancji, jak mówi się w żargonie, dowiezienia zwycięstwa. I obie drużyny dobrze o tym wiedzą. Fred. Wilson. Foxes coraz bliżej bramki rywali. Wilson. No, wyręczył teraz bramkarza znakomicie. Bale. Ależ dobra okazja. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. No, 4-1. Przewaga ogromna, ale nadzieja umiera ostatnia. Dobrze prowadzi piłkę. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. A teraz Gerrard. Walker. Gareth Bale. Vardy. Ależ minął obrońców. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Fred. Marcos Alonso. Marcos Alonso z piłką. Wilson. Co teraz zrobi? To może być bramka.
Ale z gorąca, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No ale od tego właśnie są obrońcy. Daniel Malen. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. Kontra, palce lizać. Wykończenie też, niczego sobie. Tylko na to czekali. Mają w składzie szybkich piłkarzy, którzy w takiej grze czują się jak ryba w wodzie. 4-2, dwie bramki różnicy. To zarazem dużo, ale i mało. Marcos Alonso. Wilson. Niestety strata piłki. Daniel Malen. Uwaga, ma tam trochę miejsca. I bramkarz oddala zagrożenie. Fred. Patrick Bamford. Mają teraz szansę na kontratak. Marcos Alonso. Dobrze, ucieka obrońcom. Doskonałe rozegranie tego kontrataku. Po przejęciu piłki od razu włączyli piąty bieg. Nie pozwolili rywalom wrócić do obrony. Wznowienie od środka, tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Niesamowity ten dzisiejszy mecz. Zapowiadał się na mecz wyrównanej walki. Tak, wydawało się, że popatrzą jak... Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Mertens spalony. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Nathan Ake. Fred. Wilson. No, cierpliwie budują teraz atak pozycyjny. No, dobrze wymieniają się piłką. Gol! Jest piłka w siatce! Brawo! Ależ to było rozegranie. No naprawdę, tiki-taka w iście katalońskim stylu. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. A teraz Gerrard. Patrick Bamford. Genialne podanie. Prostopadle, udanie. Jest prawdziwym postrachem obrony. Kolejna bramka, już trzecia na jego koncie w tym meczu. Brawo! Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy. Zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Dries Mertens. No, dobry odbiór po stracie piłki. Foxes na połowie rywali, co zbudują? Interesująco zapowiada się ta akcja. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Ach, gdyby to wpadło, byłby gol. Dobrze się złożył do tego uderzenia głową. Zdołał uniknąć zbyt wysokiej trajektorii, ale cóż, bramka okazała się odrobinę za wąska. Mertens ładnie zagrał prostopadłe podanie. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. 4 końcowe minuty regulaminowego czasu gry. Ależ to była okazja. Wciąż nie mogę uwierzyć, że tego nie wykorzystali. Lepszych sytuacji mogą już nie mieć. Marcos Alonso. Uwaga, strzał! Dobrze zablokował. Powoli zbliża się koniec meczu, no i chyba znamy zwycięzcę. Ależ przeczytał to jak profesor. Vardy. Tak, gol! To trudny strzał.
tak do wykonania, jak i do obrony. Płaski przy ziemi, no i mamy w efekcie ładną bramkę. Nie odpuszczają, grają do końca, dobijają jeszcze rywali w doliczonym czasie. Mecz jest już od jakiegoś czasu rozstrzygnięty, ale oni grają jak w jakimś transie. Teraz już sędzia chyba to zakończy. Patrick Bamford. Oraz sędzia kończy dzisiejsze spotkanie, a to...